Sławomir Szmar, kapitan polskiej reprezentacji. Sławek, 2 miesiące minęło od Euro 2016. Przyjemnie znowu spotkać się z kolegami z kadry? Tak, znasz mnie. Zawsze jest miło przyjechać na reprezentację i spotkać się z kolegami, ale to nie jest naszym głównym celem. Naszym głównym celem jest awans na Igrzyska Olimpijskie. No właśnie, Euro było wielkim wyzwaniem, a teraz przed Wami równie ważne wyzwanie w postaci turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk. Tutaj macie trzech przeciwników, wszyscy mówią, że słabych, ale wiadomo, to jest sport, chyba nie do końca tak jest. Znaczy, odważni są ci, którzy mówią, że Macedonia jest słabym. Ja tylko przypomnę, że zespołem Macedonii udało nam się jeden, jedyny raz wygrać i to było na ostatnich mistrzostwach Europy u nas w kraju. Była to niewysoka wygrana, więc oczywiście życzyłbym sobie, żeby to zwycięstwo tutaj w Gdańsku również dla nas było, ale bardzo ciężkie spotkania przede mną. Za Wami pierwszy trening pod wodzą trenera Dujszebajewa. Czy czymś różniły się te zajęcia od tych, które macie na co dzień w Kielcach? Czy Wam, zawodnikom występującym na co dzień w Vive Tauron, było troszeczkę łatwiej? To na pewno. Dla zawodników, którzy występują na co dzień, mają możliwość pracy z trenerem Dujszebajewem, jest zdecydowanie łatwiej, bo ta ilość informacji, którą przekazuje na treningach, na pewno dla nowych zawodników jest dosyć duża i muszą mieć przez dobre godzinę, półtorej godziny otwartą głowę. Jak widać, trener 90% czasu poświęca na zajęcia taktyczne i współpracy zawodników i to jest dla chłopaków być może będzie dosyć trudne. Rozumiem, że gracze, którzy na co dzień nie pracują z talentem, mogą liczyć na Waszą pomoc. Oczywiście, jak i zawodnicy, którzy trenują z trenerem na co dzień, pomagają i będą pomagać chłopakom. Jak widać, podczas treningu było sporo zapytań, ale trener również jest otwarty. Bardzo dziękuję. Hej. Dzięki.